Cześć, nazywam się Weronika Węsek i mieszkam w Bydgoszczy. Pracuję nad innowacyjnym projektem o nazwie Opaska na bóle migrenowe. Moim opiekunem jest pani magister inżynier Kamila Tuzińska. Wynalazek, jak sama nazwa wskazuje, ma doprowadzić do zniknięcia lub złagodzenia bólu migrenowego. Migrena polega na zwężaniu tętnic, w których krew pompowana pod wysokim ciśnieniem przeciska się przez tętnice, podrażniając je oraz zakończenia nerwowe. Cały proces może trwać nawet 72 godziny, dlatego mój projekt ma łagodzić ból i czas jego trwania do 3 godzin po jego rozpoczęciu. Opaska uśmierza i łagodzi ból, uciskając żyły dzięki gumie oraz pompując zmiennie ciepłą i zimną wodę. Ten prosty system umożliwia łatwą obsługę, niskie koszty produkcji. Koszt wytworzenia prototypu w warunkach domowych to około 65 zł. A co za tym idzie, prowadzi to do wysokiej dostępności. Pomoże to wielu ludziom, na których leczenie chemiczne nie działa, wpływa niszcząco czy też nie mają na nie funduszy. Zoptymalizowane wersje projektu wpływają na komfort użytku, a także bezpieczeństwo. Nie można też zapomnieć o wpływie projektu na środowisko. Otóż jest on bardzo niewielki. Rurki są wykonane z silikonu, a termosy ze stali. Projekt, aby działać, potrzebuje prądu, który także może być pozyskany z odnawialnego źródła energii, na przykład paneli fotowoltaicznych. Jednym słowem, mój projekt jest bardzo efektywny, łatwy w obsłudze, stosunkowo tani i bezpieczny, a także ekologiczny.